witajcie w naszej kuchni. Dzisiaj będziemy piekli delikatny, słodki sernik z przepisu amerykańskiego. Jest bardzo prosty, niewiele składników potrzebujemy. Wszystkie składniki, ich proporcje znajdziecie w opisie na dole, więc zaczynamy. Do naszego sernika będziemy potrzebowali 120 g ciasteczek, takich już pokruszonych w blenderze, albo myśmy to zrobili w woreczku i tłuczkiem po prostu na desce. Skruszyliśmy ciasteczka. To są ciasteczka maślano-miodowe. Myślę, że ciasteczka BB też będą świetne, takie mają podobny smak, mi się wydaje, do tych. Więc 120 g takich ciasteczek. I następnie będziemy potrzebowali 2 łyżki brązowego cukru oraz 113 g roztopionego gorącego masła. I to będzie potrzebne do naszego spodu. I teraz te wypełnienie sernika. To będziemy potrzebowali 455 g sera, takiego typowego, jak kupujecie na sernik. My tu mamy ser Philadelphia. Następnie 2 rozszczepane lekko jajka. Tutaj są. Śmietana kwaśna lub jogurt. Można zastąpić śmietanę kwaśną jogurtem. Ja tu mam 113 g jogurtu, akurat naturalnego. I biały cukier, 75 g białego cukru. I na koniec będziemy dodawać łyżkę soku z cytryny. Więc zaczynamy. Najpierw w misce łączymy... Jessie, ty łącz. Pokrojone ciastka i cukier. Cukier brązowy. Ok, tu masz łyżkę, jak ci nie chce się. Cukier brązowy. I ja będę mieszać, a ty odłóż miseczkę. Wymieszamy i teraz będziemy dodawać roztopione masło. Dawaj. Świetnie, to troszkę. Dobra. I delikatnie mieszamy to razem. Nagrzewamy piekarnik do 160 stopni Celsjusza. Dobra. I tą naszą miksturę, czyli ciastka, cukier i roztopione masło, wkładamy na blaszkę. Ok. Nasz spód wygląda tak i czekamy, aż się nagrzeje piekarnik i wsadzimy go na 5 minut do piekarnika. Odstawiamy. Teraz będziemy robić masę serową. Wrzucamy nasz ser do miski. No, wrzucę już coś. Świetnie. Będziemy ubijać, aż ser będzie taki gładki. Dobrze. Teraz dodamy do tego jogurt lub śmietanę. Teraz dodamy jajka i dodamy sok z cytryny. Czekaj, Jessie, sok z cytryny i tutaj troszkę jeszcze. Ok. Włączysz? Masa serowa gotowa. Czekamy na spód, aż się upiecze. Właśnie piekarnik się nagrzał, więc wkładamy na 5 minut do 160 stopni nasz spód. Widzimy się za 5 minut.
nasz schód wyciągamy po 5 minutach. Teraz wypełnimy go masą serową. Pachnie, co? Mhm. Ale będzie pyszne. Trzeba uważać, bo jest gorące, tak? Tak. Okej. I teraz nasz serniczek wkładamy do piekarnika nadal na 160 stopni Celsjusza. Na 25-30 minut. Nasz sernik już jest gotowy. Pachnie świetnie. Teraz sernik musi ostygnąć. Potem musimy go przykryć i wsadzić na 2-3 godzinki do lodówki i będzie gotowy do jedzenia. Ja już się nie mogę doczekać. Pachnie wspaniale. Ślinka mi leci. On jest naprawdę bardzo delikatny. Taki kremowy, rozpływający się w ustach, w połączeniu z tym chrupiącym spodem, pyszny. Naprawdę polecam ten przepis i też jest szybki do zrobienia. Tak, zapraszam do polubienia tego filmiku, subskrybujcie mój kanał. Do zobaczenia, pa!